Медіа Діджитал Кампус Дей в Кракові згромадять унікати з найружніших дідін, між іншими Бартош Менглярчик, директор програмовий Vonet.pl, Мачій Кабронський, шеф Fact24.pl ораз Гжегос Шелєц, відповідальний за вініки CEO цілої групи Onet Раз Польська. Знаходячи ту, аби оповідати молодим і амбітним студентам, як радіть себе в співчесному дінікарстві і з якими труднощами може споткати молодий дінікаш. Trzeba sobie postawić granice, które nigdy nie przekroczymy. Powiedzieć sobie, że w którym momencie są te granice etyki dziennikarskiej i tego, co w życiu dopuszczamy, i że nigdy tej granicy nie przekroczę. A najprostszą radę dał profesor Bartoszewski, mówiąc, że warto być przyzwoitym. Błędem jest ignorancja, dziennikarze się nie przygotowują do tematów, o których piszą. A jak człowiek nie wie, o czym mówi i o czym pisze, no to bardzo łatwo popełniać błędy. A drugim błędem jest arogancja, to znaczy przekonanie, że dziennikarz wie wszystko. Fajną rzeczą było to, że Bartosz Węglarczyk mówił o tym, że fakty i wszystko jest albo czarne, albo białe, ale z drugiej strony można o tym mówić w taki sposób łagodny i nie atakować drugiej strony. Widziałem, że ludzie nie rozumieją zagadnień, nie rozumieją relacji pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, nie rozumieją liczb, nie rozumieją kolorów. Chciałem po prostu zacząć to wszystko tłumaczyć. Widzieliśmy dzisiaj infografiki, widzieliśmy dzisiaj pozycjonowanie stron, widzieliśmy, jak wszystko idzie do przodu i że podręcznikowe rzeczy nie do końca już nadążają za tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Dziennikarz, aby móc pracować tak, aby mieć wyniki w wynikach wyszukiwania, nie musi znać się na technologii, ale warto, żeby nasz portal budował ktoś, kto się na tym choć troszkę zna. Więc te podstawy plus być może jakieś bardziej rozszerzone szkolenie na temat, w jaki sposób linkować, sądzę, że już jest wystarczające, żeby skutecznie móc budować swoją reputację w wynikach wyszukiwania. Studenci dziennikarstwa świetnie są w stanie poznać dziennikarstwo klasyczne, jak my to nazywamy, dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, a to dziennikarstwo internetowe jest trochę owiane takim nimbem tajemniczości. Wydaje mi się, że wynika to też stąd, że to dziennikarstwo internetowe rzeczywiście jest coraz szerszym pojęciem.